A w jaki sposób impresjonizm zawitał do Polski? Na początku oczywiście miał wielu przeciwników. Paryski impresjonizm uznawany był jako taka totalna pstrokacizna, nienaturalny bałagan i dosyć śmieszna maniera. W opisach poczynań polskich naśladowców nie brakowało określeń niebieska paćkanina i takich opisów, że bryzga malarz na płótno niebieskie i oranżowe plamy i ze zwykłego kontrastu robi rzecz modną, rzecz na czasie. Pstro się robi człowiekowi w oczach, fioletowe drzewa, niebieski pies, różowy parkan i to ma być jesień? To wszystko razi. Sztuka ta była więc uznawana jako taką wymuszającą, modną manierę. Rzecz, która ma porwać na chwilę, ale tak naprawdę nie posiada głębi, nie posiada sensu i nie przedstawia sztuki w swoim czystym wyrazie. Krytyką nie było końca. Walka jednak o impresjonizm przekształciła oblicze polskiego malarstwa w taki sposób, że powstał potężny, żywy nurt. Od czego się zaczęło? W czerwcu 1889 roku odbyła się w Paryżu wielka wystawa obrazów Claude'a Monet, reprezentatywna dla impresjonizmu. Wystawę Monet oglądało dwóch młodych artystów warszawskich, wychowanków Wojciecha Gersona, no ale już samodzielnie pracujących twórczo. Byli to Józef Pankiewicz i Władysław Podkowiński. Kończyli w Paryżu właśnie swoją edukację artystyczną i to, co zobaczyli na tej wystawie, zupełnie zmieniło ich życie. Pankiewicz otrzymywał nagrody za obrazy realistyczne, a Podkowiński znany był w tym momencie jako rysownik, ilustrator, ale mimo tych sukcesów i jakiegoś już dorobku, którymi jakby mogli się pochwalić, nagle decydują się do dalszej pracy właśnie w duchu poznanego impresjonizmu. Na przykład Pankiewicz zmienia koncepcję zaczętego wcześniej obrazu i maluje słynny targ na kwiaty pod kościołem Saint-Madeleine w Paryżu. Artyści są ubodzy, nie mają pieniędzy nawet na codzienne, zwykłe życie. Przenoszą się więc do Warszawy i próbują prezentować impresjonistyczne obrazy i na rynek jakby warszawski zaszczepić to, co nakarmiło ich duszę i ukierunkowało nową drogę. Stają się jednak w pewien sposób wyklęci. Krytyka miażdży ich dokonania i rozpoczyna się publiczna dyskusja w atmosferze pewnego skandalu. Najbardziej protestuje ich dawny profesor Wojciech Gerson. Pozytywem jednak jest to, że pośród licznych negatywnych głosów nie brakuje tych pozytywnych, zauważających nowe możliwości interpretacji sztuki i dosyć duży powiew świeżości. Wojna o impresjonizm rozgorzała na dobre. W Paryżu przybywało kilkunastu znaczących polskich malarzy i to oni torowali w swoich poszukiwaniach twórczych drogę impresjonizmowi. Przodował w tych poczynaniach głównie Aleksander Gierymski i to on stworzył ideę postrzegania światła. Aby zrozumieć temat, warto przyjrzeć się innemu obrazowi Aleksandra Gierymskiego, kompozycję w altanie. Obraz arcytrudny i zasadniczym problemem światła i koloru. Gierymski, niczym uczony, bada tam światło, stosunek koloru, wiele godzin spędzając w plenerze. W końcu maluje tysiące plamek czystego koloru, uzyskując świetlistość, która z daleka łączy się w sobie i daje dla widza pożądany ton. To było inspiracją dla Pankiewicza, który zainspirowany namalował właśnie targ na kwiaty. Podobieństwo między altaną a targiem to właśnie między innymi przejrzystość, delikatność, przejrzystość dachów straganów, ukazanie światła, tak jakby lekkości ażurowej ścianki altanki, przez które właśnie przenika słońce. Obu autorom chodziło o wywołanie złudzenia słońca, o wrażenie, jakie człowiek otrzymuje, gdy patrzy na przyrodę oblaną jasnym
promieniem, snopem słonecznym. Autor oddaje perfekcyjnie jasność, grę barw, oddaje efekt powietrza. Obraz widziany z oddali sprawia rzeczywiście wrażenie blasku słonecznego w naturze. I to był przełom. Krytykom obraz spodobał się. Trzymał on jakby ramy obrazu ze staranną, tradycyjną sceną rodzajową, do której jakby dodano nowatorską szatę kolorystyczną. Uznano to za zdrowy impresjonizm i przyklaśnięto określeniem, że jest to zgodne z pokazaniem natury taką, jaką ona jest we wszystkich jej przejawach. Obejrzyjmy uważnie galerię impresjonistów. Obejrzyjmy się altani Aleksandra Gierymskiego, obejrzyjmy obrazy Pankiewicza, Pankowińskiego. Na dzisiejszym warsztacie zmierzymy się z zabawą inspirowaną obrazem Józefa Pankiewicza pod tytułem Kawony i winogrona. Zacznijmy dzisiejszy warsztat od przyjrzenia się obrazowi Paula Cézanna, jeden z czołowych impresjonistów francuskich. Wielka inspiracja naszego dzisiejszego bohatera. Martwe natury. Dla osób, które próbują stawiać pierwsze kroki w malarstwie, w nauczeniu się posługiwania pędzlem, kolorem, to dobre źródło inspiracji, dobre źródło do przyglądania się kolorom, fakturom. Dosyć proste w powtórzeniu, w próbach skopiowania. Kopiujemy dla zabawy, dla jakby radości własnego tworzenia. Obrazy, które mają nieco spłaszczoną perspektywę, to postrzeganie, nie są tak realistyczne oczywiście jak obrazy z poprzednich epok. Tutaj jest swoboda artysty widoczna i ta swoboda daje nam taki manewr, gdzie możemy się zmieścić ze swoją pasją, że możemy odtworzyć, spłaszczyć pewne postrzeganie, pewne formy i spróbować z trudnej tkaniny, która w realizmie była po prostu najwyższym kunsztem, z tej tkaniny zgeometryzować ją, poszukać zaznaczenia kresek, z kresek wydobyć lżejsze kreski, tony. Możemy ją drapać, trochę szarpać, możemy się nią pobawić. Tutaj możemy podziałać wrażenia tkaniny, możemy ją trochę ułatwić. Martwe natury są bardzo wdzięcznym tematem. Obok nas jest zawsze coś, co może nam posłużyć za inspirację. Za chwilę spróbujemy zmierzyć się z oto takim jałuszkiem. Martwe natury ustawiamy sobie sami. Bawimy się w ten sposób, że na stoliku przed sobą ustawiamy kilka naczyń, warzywa, owoce, butelki, dzbanki, wdzięczny temat do nauki. Zwykłą lampką biurkową podświetlamy nasz przedmiot, szukając najjaśniejszych punktów, szukając światłocienia, ucząc się malowania zagłębień. W momencie, kiedy byśmy zgasili zupełnie światło, nasze jabłko zbuduje jeszcze inną formę. Widzimy cień. Owoce, tak jak powiedziałam, wdzięczny bardzo element. Przede mną praca seniora. Czysta zabawa formą. Przepiękne uchwycenie ducha impresjonizmu, impresjonistycznego położenia laserunkowego farby. Zabawa tkaniną, zupełna swoboda i istotą tak naprawdę kolor. Bo na tym warto się skupić przede wszystkim, aby ten klimat obrazu czy inspiracji odszukać u siebie.
Jest to inny motyw, inny obraz. Tutaj również martwa natura z owocami. Mamy stół. Obraz pełen niedopowiedzeń. Widać, że autorka, 80-letnia ponad pani, wydobyła ducha impresjonizmu. Jej marzenie o malarstwie zaczęło się ziszczać. Ona powolutku, powolutku, bawiąc się kolorem przy dobrych okularach, jest w stanie skopiować nie jeden jeszcze obraz i po prostu mieć z tego wielką radość. Dzisiejszym obrazem do naszej pracy, tak jak powiedziałam we wstępie, jest obraz Pankiewicza, Józefa Pankiewicza, Kawony i Winogrona. Wydaje mi się, że ten obraz jest fantastyczny do ćwiczeń. Ma bardzo trudny motyw, kraciasty obrus. Wiemy, że jest coś rozłożonego na stole. Stół przykryty obrusem. Mamy tutaj dwa duże arbuzy. Małe. Kilka innych owoców. Papryczka. Winogrona. Myślę, że tu też jest papryka, cytryna. Wszystko to jest właściwie grą takich zespojonych ze sobą kolorów, plam, idealnie grających w jednym jakby tonie, mimo użycia tutaj dosyć intensywnych zieleni, karminowych, czerwieni, wszystkich takich dodatków podkreślonych mocnym dosyć konturem. Widzimy tutaj obramowania. Tutaj autor nie boi się podkreślania formy, nie szuka obłości w delikatnych przetarciach. Tutaj ruch pędzla jest zdecydowany, farba kładziona jest, kolor kładziony jest odważnie, warstwowo. Ten obraz to idealne ćwiczenie, właśnie jeżeli chodzi o te owoce. Mają trochę płaską formę, ale dzięki rozjaśnieniom, walorom koloru możemy wydobyć je w taką kulistą jakby formę. Możemy to stworzyć. Nie boimy się obramowania, nie boimy się zaznaczenia kształtu, ale jednocześnie budujemy kolor. Budujemy kolorę. Do dzisiejszego warsztatu dołączę plik, w którym przyniosłam ten obraz w formie grafiki. Z tego pliku możemy wydrukować w formacie A3 lub A4 po prostu kompozycję w schemacie tego obrazu. Możemy budować jako całość, całą kompozycję, a możemy też wybrać sobie na przykład te dwa elementy, które tych dużych arbuzów, które posłużą nam jako pierwsze ćwiczenie. Jak możemy sobie z tym poradzić? Z przeniesieniem jakby tej kompozycji tu, w momencie, kiedy rezygnujemy z wytycznych, jeżeli chodzi o taki schemat, kolorowankę. Ta kolorowanka zaimpregnowana lekką białą akrylową farbą da nam, będą przebijały oczywiście te kreski, i da nam możliwość, abyśmy malowali bezpośrednio na papierze. Gruntujemy sobie papier lekko farbą akrylową, zostawiamy do wyschnięcia i możemy bawić się i szukać różnych wielowarstwowych koloru, wielowarstwowo nakładając kolor, różnych ciekawych efektów. To bardzo ułatwiająca rzecz. A jeżeli chodzi o taką trudniejszą opcję, w momencie wydruku kolorowego mam A3, A4. Możemy posiłkować się takim sposobem. Ja go podam w uproszczonej formie dla zainteresowanych. Zasada trójpodziału
w definicji. Warto to prześledzić, skoncentrować się na przeskalowywaniu obrazków. Ale dziś mogę pokazać, jak to zrobić troszeczkę w taki uproszczony sposób. Zasada trójpodziału. Polega ona na przecięciu obrazu, przecięciu jakby pola obrazu, siatką złożoną z dwóch linii pionowych, w naszym przypadku tu, i dwóch linii poziomych. Wyznaczamy w ten sposób 9 jednakowych prostokątów. To tak jakby rysować sobie takie pola do gry w kółko i krzyżyk. I aby uzyskać 9 równych części, to jest naszym celem, dopasowujemy wtedy każdy fragment na swój rysunek, na swoją jakby czystą kartę. Przenosimy fragmentami, zespajając potem wszystko razem. To się dzieje niby troszeczkę samo, ale potem jakby ta kompozycja, wyliczając, jest dla nas bardziej czytelna. To nam ułatwi. Warto sobie przestudiować właśnie to dosyć głębiej. Na szybki sposób, trochę marnujący wydruk, składamy dwie linie poziome, dwie pionowe, pola osobno przenosimy, kompozycja się dzieje. To na początek. Za chwilę spróbujemy namalować w taki impresjonistyczny sposób wspólnie jabłuszko. Poobserwujemy je jako taki wstęp do kopiowania obrazu. Wydobędziemy kolory w taki impresjonistyczny sposób za pomocą plamki. Do namalowania naszego jabłka możemy posłużyć się, oczywiście omijając też całą jakby ogromną ilość materiałów plastycznych, które są dostępne przez kredki, przez markery, promarkery, przez różnego rodzaju ołówki, kolorowe kredki grafitowe. Mamy pastele suche, pastele tłuste. Mamy naprawdę ogromny wybór. Ja ostatnio odkryłam bardzo ciekawą rzecz. Olejowe pastele do rozcieńczania wodą, do rozprowadzania wodą. Myślę, że dostępne są już w wielu sklepach. Jak działają? Próbujemy. Klasyczne kredki w formie. Jakie możemy uzyskać efekty? Sprawdźmy. Maluje się dosyć topornie, jak to bywa czasami z tłustymi pastelami. Rękę trzeba ułożyć, ale spróbujmy zobaczyć, jak zareaguję w takim wspólnym połączeniu i z wodą. Jest to dosyć ciekawe. Damy trochę karminowej czerwieni. Jest to rysunek na szybko. Nie spodziewamy się tutaj wykańczania. Zobaczymy, jak rozprowadzi się farba wodą. Znaczy kredka wodą. To jest naprawdę ciekawe.
Tak, uzyskujemy walory. Powiem szczerze, że nawet takie przypominające akwarele. Pracujemy pędzelkiem. Plama rozciera się. Możemy nadawać nowe delikatności, nowe kształty, nowe walory. Na pewno robiłam jeden podstawowy błąd, ale nie chciałam trzęść stołem. Nakładamy dosyć mocno plamę. Rysujemy dosyć mocno. Możemy to robić dosyć intensywnie. O, tutaj ciekawe. Tak, dotknięcie kredki staje się z mocnego rysu plamą. Lepiej zagruntowany papier, tym ciekawsze. Ciekawsze działanie, ponieważ możemy pewnie dodawać. Zobaczmy, jakby było w przypadku mokrego. Nie. Podcień. Pięknie wychodzi podcień na mokrym. Tak. Olejowe pastele rozprowadzone wodą jako ciekawostka. Idealne do nauki. Zanim nauczymy się pięknie wyłapywać światło cienie farbami. Wrócimy jednak do malowania farbą. Przygotujemy do ćwiczenia paletkę z kolorami, które przydadzą nam się dzisiaj do malowania jabłuszka. I spróbujemy zmierzyć się z arbuzem. Ustawiłam sobie jabłuszko. Najważniejsze dla mnie jest z mojego punktu widzenia światłocień pod jabłkiem, pokazanie ładnie kulistości i pokazanie zagłębienia tutaj w tym miejscu. Z każdej strony niestety jest to trudno, żeby pokazać to na wizji, ale z każdej strony jabłuszko wygląda inaczej i z każdej strony inaczej będzie widziane to wgłębienie. Tu musimy nauczyć się obserwacji, no i tu już moje subiektywne postrzeganie. Szkicujemy. I zaznaczamy mniej więcej kolory. Tak wygląda to z mojego punktu widzenia. Co przygotuję sobie w tej chwili? Papier jest lekko zaimpregnowany farbą. To karton. Przyglądam się oryginalnemu modelowi jabłka. Co będzie mi potrzebne? Użyję żółcieni jasny. Głębokiej czerwieni. Koloru tak zwanego Bordeaux. To jest taki fioletowo-karminowy. Potrzebujemy tego odrobinę. I biel. Do zrobienia światłocienia ciemną zieleń. Spróbujemy wymieszać. To jest ciemna, taka leśna zieleń. Z tego wydobędę światłocień. Możemy oczywiście zrobić coś na skróty, czyli dodać oranżu. Możemy pobawić się ochrą. Jednak im mniejsza paleta, mniejsza ilość kolorów, tym większa nauka dla nas.
wmieszanie, poszukiwanie. Czerwień, bordo. Już widzimy, że da nam dobre efekty. Zacznijmy od zrobienia jakby takiego koloru, konturu. Tutaj za jakby idąc tropem pana Kowińskiego. Teraz idąc tropem Pankiewicza, możemy zrobić kontur. To, co przyda nam się przy kopiowaniu obrazu malarza. Możemy użyć szerszych pędzli lub drobnych. Ja lubię malować drobnymi. Tego rodzaju modele. Nakładamy pierwszą warstwę. Zaczynając od ciemnych tonów. Konturujemy. Potem bawimy się i wchodzimy czerwieniami. Czerwienią głęboką. Zupełnie swobodnie. Zupełnie. Następna warstwa przyniesie rozjaśnianie. Przyglądamy się jednak modelowi. To jest nasza inspiracja. Ale robimy po prostu, uzupełniamy podkład. Wrócimy za chwilę, jak nasze jabłuszko wyschnie. Ale w momencie, kiedy uzupełniłam wszystko to, co jest w środku, zrobiłam sobie podmalówkę, poczekam na wysychanie środka, a zajmę się brzegiem, czyli cieniowaniem jakby spodu, przyglądając się mojemu modelowi, przyciemniam w tych rejonach, gdzie światło lampy nie dociera. Używam czerwieni de Bordeaux i ciemnej zieleni. Nie używamy w tym przypadku czerni. Próbujemy przyciemniać kolorem, który tworzymy. Ta zieleń jest bardzo specyficzna, taka leśna, jak leśny mech. Dobrze. Szerszym pędzlem rozprowadzę sobie te plamki, kreski, które już są takie widoczne. Muszę ujednolicić wszystko. W ten sposób nadam też krągłości. Rozcieram, zaznaczam podcień. Tutaj skupimy się tylko na takim nakładaniu koloru na model. Nie będziemy malować otoczenia. Zawsze jednak oczywiście warto dla zrobienia sobie, dla ułatwienia tak naprawdę w obserwacji, na malowaniu podcienia. Rozprowadzimy. Ja mam taki usztywniony, szeroki pędzel, który bardzo lubię, mi daje dużo możliwości. Dzięki temu, że papier jest zaimpregnowany, mogę szorować nawet wodą. Zamykamy tę przestrzeń pod modelem i jeszcze przyciemniamy. Powinnam chwilę poczekać. To się nakłada stopniowo. Malarstwo i malowanie to jednak jest zabawa na długie godziny. Im więcej doświadczeń, na tym lepiej. Mamy już wszystko zbudowane na zasadzie położenia koloru pod malówki. Teraz mrużymy oczy i patrzymy, jak możemy rozjaśnić jabłuszko. Jak pokazać ten blink światła, który nam pada. Z mojej strony inaczej, z Państwa inaczej, ale i tak najważniejsze to, co zaobserwujecie na własnym stoliku przed sobą. Na moim jabłku jest trochę żółtych elementów. Nakładam je. Jasno-żółte takie przebłyski tego światła, skórki jabłka. Jabłko jest bardzo ciekawe,
Odbija mi się tu światło. To nieco trudne. Zaczynam malować. Najjaśniejsza jest ta wypukłość w tym momencie. Bawię się teraz i czerwienią. Plamki swobodne. Takie właśnie obserwowanie światła. Mrużymy oczy i nakładamy. Jak jest to błędne dotknięcie? Wcieramy. Dodajemy koloru i gubimy błąd. Wszystko w formie zabawy. Może to potrwać chwilę. Spróbuję porozjaśniać najbardziej takie wybrzuszone w moim kierunku miejsca. I wrócimy do zaznaczenia środka. I na wyschniętych częściach narysowane namalowania jeszcze wyraziście bardziej światło. Aby zabrać się za właśnie położenie, rozłożenie już światła na naszym łóżku, musimy poczekać, aż podmalówka będzie zupełnie sucha. Tutaj już były położone dwie warstwy. Próbujemy zaobserwować wszystkie właśnie te punkty, które ostatecznie będziemy chcieli zaznaczyć. Do tego użyjmy bardzo jasnego, takiej cytrynowej żółci, żółcień jasny z bielą, które ewidentnie obserwujemy te odcienie wpadające nawet w takie delikatne zielenie na naszym jabłuszku. Zwracamy uwagę na głębienie, ale świecimy część, która jest jakby przy przymrużeniu oka najbardziej jasna. Próbujemy takimi promienistymi dotknięciami rozłożyć plamki. Pędzel długi, miękki, będzie nam służył do takiego rozprowadzenia plamy koloru i wtapiania się jakby w formę, w kształt. Nakładamy centralnie światło, te, które obserwujemy. Mrużymy oczy. Zaznaczamy. To ćwiczenie jest bardzo potrzebne do zabaw, do ćwiczeń. Jeśli rozmawiamy na przykład o impresjonizmie, o zabawie plamą, o szukaniu form, to zacznijmy właśnie od takiej podstawy, z obserwacji, a potem korzystajmy z innych materiałów i bawmy się plamą swobodniej, warstwą. Kreską, szukaniem za pomocą drapania, fakturowania, nakładania właśnie szpachelką grubych warstw farby z zagęszczonych pastą, czy specjalną, czy tak jak ja bardzo lubię zagęszczać farbę gipsem. Malowanie, fakturowanie jest bardzo ciekawe, ale początek warto opanować. Podstawy warto opanować w takim malarstwie z obserwacji. Zaobserwowanie światło-cienia i wszelkich takich walorów koloru. Jak kolory łącząc się, tworzą kolejne. Mamy tutaj już zaznaczony środek właśnie światłem. Ja jeszcze podkreślę
rozbielając. Gasząc troszeczkę to, co jest na jakby drugiej części jabłuszka. No i widzimy ciemny ogonek. Do takich jakby ćwiczeń barw, właśnie szukania delikatnych światłocieni, kolor czarny może być zbyt agresywny. Kolor czarny robimy sami. Może to być ultramaryna, pomieszana z czerwienią głęboką, z żółcieniem głębokim. Ja użyję gotowej zieleni leśnej. Dodam odrobinę głębokiej czerwieni i stworzę po prostu swoje takie ciemne barwy leśne, które dadzą mi wrażenie właśnie tej głębi. Najciemniejszy punkt tuż w samym centrum rozwadniam wodą, aby zgubić wrażenie takiego pola plamy. I szukając kolejnych tonów ciemniejszych, namaluję ogonek. To również muszę poczekać, aż wszystko wyschnie. Kolory mi troszeczkę się zjadają. Rozjaśnię. Już muszę wydobyć ogonek. Znowu dodaję kapkę światła. I podkreślam znowu tą część centralną. Nasze jabłuszko ma już głębię. Ma ogonek. Niestety odbija mi się tu trochę światło, ale chodzi o metodę. Każdy i tak indywidualnie musi podejść do swojego modela. Brakuje mi jednak wyrazistości ogonka. Spróbuję jeszcze przyciemnić. I rozjaśnić. Zapewniając sobie godzinę zabawy. Mamy ogonek. Mamy za mało brzuszka tutaj wystającego. Nasze jabłko troszkę jest za mało kuliste w tej części. Udaje mi się to poprawić. Można sobie pomagać chusteczką mokrą niemowlęcą. Bardzo wdzięczny materiał do pracy. Można rozcierać palcem. I dalej szukać. Biorąc na przykład już szerszy pędzel, grubszy. Dalej szukać plam. I niuansów. Wróćmy teraz do obrazu Józefa Pankiewicza, który jest naszą inspiracją do zabawy z malarstwem. Spróbujmy namalować motyw arbuza. Kiedy dosyć trudne wydaje nam się namalowanie, przekopiowanie tego typu obrazu, spróbujmy wyłuszczyć z niego jakiś element, który będzie dla nas próbą. Proponuję na przykład dwa
arbuzy, wyjęte jakby z tej ilustracji. Możemy zrobić, namalować je bezpośrednio na właśnie zaimpregnowanym kartonie lub jeżeli mamy problem z pokazaniem odległości, stosunku przedmiotów między sobą, możemy spróbować wyciąć z kartonu tę formę i próbować jako kompozycję na zasadzie dioramy, którą ja zawsze proponuję właśnie do ćwiczeń, możemy ustawić sobie jedno na drugie, przyklejać w takich relacjach, gdzie będzie widać, że one są fizycznie przestrzenne, ale jednocześnie zmusi nas to trochę do myślenia o kolorze, jaki w danej sytuacji, przy takim układzie użyjemy. Czyli jeżeli ten arbuz jest oświetlony z tej strony, z tej zaciemniony, no to ten przysłaniając sąsiada jest w tej części trochę ciemniejszy. To wymusza na nas właśnie takie obserwowanie i fizycznie zobaczymy, jak one ze sobą grają. Ja za chwilę przygotuję karton. Kolorystykę mogę pokazać na obrazku tutaj, na wydruku, przeniesieniu tego motywu, ale może od razu też pokażę, jak będzie wyglądała to forma kartonowa, którą możemy sobie skomponować we własnym zakresie. Ale ten arbuz to jest bardzo dobre ćwiczenie, te dwa arbuzy to jest bardzo dobre ćwiczenie właśnie na rozkładanie kolorów. Nawet ten trzeci. Możemy sobie wybrać więcej elementów. To nam daje plus, to nam daje praktykę. Możemy spróbować i podjąć wyzwanie też namalowanie tej tkaniny tutaj. Ona jest kraciasta. Kratka jest dosyć trudnym motywem, szczególnie przy takim odwzorowaniu fałd, których nie widzimy. Tkanina wygląda wtedy świetnie, kiedy jesteśmy mistrzem już obserwacji, kiedy widzimy wszelkie załamania, ostre linie, kiedy zmiękczamy tą linię, budujemy głębię. Na tym obrazie jest pokazana nieco płasko. To jest coś, co przerobił artysta już w swojej głowie, w swoim oku, ale możemy próbować. Możemy sobie sami ułożyć tkaninę, możemy zaznaczyć pole, możemy sobie namalować stół i spróbować malować kratkę. Kratka to tak naprawdę gra trzech walorów danego koloru. Są to trzy jakby cienie. Łatwo to zrobić, ale w takiej prostej formie. Potem obserwując, dodawać cieni i tych wszystkich barw, które korespondują z danego przedmiotu, rzucając, sąsiadując tkaniną i rzucając jakiś podcień. Zwykły karton, zupełnie, może być to pudełko zwykłe po butach, wycinamy formę, spróbujemy zbudować kształt. Przygotowałam już materiał, na którym będę pokazywała zabawę i próbę namalowania motywu. Tekturka, może to być zwykła właśnie część kartonu. Może to być zwykła cienka tekturka, spryskana lakierem do włosów w celu zaimpregnowania, ale polecam pokrycie i zagruntowanie farbką akrylową białą. Tutaj ćwiczenie na szybko. Spróbujmy ustalić sobie ten motyw. Wybierzemy kilka elementów. Najważniejsze są nasze dwa arbuzy. Chodzi nam o położenie koloru. Wycięłam te dwa motywy z kartonu. To tak jak mówiłam, uskutecznienia ćwiczenia na temat barwy i takich wzajemnych zależności między przedmiotami. W momencie, kiedy ćwiczymy właśnie martwą naturę. Oczywiście jest tutaj tylko ta tekturka na próbę pokazana, aby mieściła mi się w kadrze. Możemy robić to w formatach o wiele, wiele większych. To jest według naszych upodobań. Tutaj istotą jest tylko teraz zabawa tym kolorem i pokazanie przestrzennej formy. Ja przygotowałam jeszcze kilka elementów. To jest ten mały arbuzik,
który możemy sobie podpasować. Chodzi o zachowanie proporcji. Ten mały czerwony element, niezidentyfikowany do końca. Wydaje mi się, że to jest, może być papryka. Tutaj na, ustawmy to na małej podstawce, właśnie przestrzenie. No i cytryna, kształt cytryny, który bardzo ciekawie można pokazać. Ustawmy ją tu. Każdy teraz z tych przedmiotów próbujemy, mamy oddzielone. Mamy to jako ogromne ułatwienie, ponieważ skupiamy się na przykład tylko na cytrynie, tylko na papryce, na melonach, na arbuzach. Na razie nie próbujemy martwić się kompozycją. Tu jeszcze brakuje nam jednego elementu, ale to na razie jest tylko ćwiczenie. Od czego właśnie zaczynam? No, bardzo proste. Wybieram po prostu sobie przedmiot, który chcę zrobić, motyw na początku i do ćwiczenia na początek weźmy arbuz. Jakie kolory? To są przepiękne zielenie, wyraziste. Będzie to kolor, zostawiłam paletę z poprzedniego ćwiczenia, ponieważ może, mogą nam się jeszcze te kolory przydać. I tutaj wykorzystamy zieleń, która się nazywa Viridian lub zieleń Esmeralda. Spróbujemy łamać ją żółcieniem takim jasnym. Czerwienią karminową lub weźmiemy bordeaux. To jest bardzo głęboka czerwień. Przed chwilą korzystam. Spróbujemy zrobić kolor podstawowy naszego arbuza. Tak, to będą te tony. Dotykamy delikatnie, malujemy podmalówkę. Zostawiamy do wyschnięcia. Czas na drugi. W tym drugim widzimy więcej koloru rozjaśnionego, żółcienia. Zróbmy to jednym ruchem. Zrobiłam małą przerwę, aby moja tekturka wyschła. Dołożyłam kolejne warstwy. Swobodnym jednym ruchem namalowałam plamy koloru. Jeszcze to jest podmalówka oczywiście, ale już zaznaczyłam korespondujące ze sobą jakby barwy. Teraz obserwując, posiłkuję się kolorem czarnym już w tej chwili. Do tego projektu możemy użyć koloru, który da nam efekt. Szybko. Efekt głębokiego konturu. Oczywiście możemy to osiągnąć mieszając, tak jak mówiłam, ale tutaj na wizji jest potrzebny szybciutki efekt. Rozcieramy wodą i szukamy podkreślenia. Ogonek widzimy, że jest w takich delikatnych błękitach. No to zależy od wydruku. Posiłkujemy się przy nauce wydrukami. Biel złamana naszą zielenią Viridian i kobaltem. Muśniemy ją ciemniejszą barwą. Mamy ogonek. Czekamy, aż wyschnie zupełnie ta strefa.
aby położyć rozjaśnienie na tej części arbuza. Ja przygotowałam już sąsiadującego. To jest nasza kompozycja. Za chwilę też dołożymy mu światło z tej strony, a przyciemnimy więcej sąsiada, którego ten po prostu przysłania. Zrobiłam szybciutką podmalówkę pod ten arbuz, ten element. Szybką plamką zrobiłam niezidentyfikowany obiekt warzywny. No i za chwilę chciałabym zrobić cytrynę. To było malowanie na szybko. To teraz spróbujemy namalować cytrynę. Ta cytryna widać, że ma takie zgaszone żółcienie wchodzące odrobinę w ochrę. Czerwień i brudek z pędzla po zieleniach zapewnia nam te efekty. Kontur. Nakładamy grubo farbkę. Wszystkie przypadkowości są w momencie malowania w stylu impresjonizmu bardzo mile widziane. Nie przejmujemy się, że coś nie wyjdzie. To nasza interpretacja. Chodzi o to, aby uchwycić światło i cień. Za mało świeci. W momencie, kiedy tekturka wyschnie, dołożymy światło. Może spróbujmy już teraz. Da radę. Ona oczywiście wymaga jeszcze troszkę pracy, ale jest po prostu zbyt mokra. Dobrze, to o czym mówiłam na początku. Światło i cień na naszych arbuzach. Znowu żółcień. Spróbujmy dołożyć odrobinę bieli, ponieważ bardzo wyraziste jest światło na tym arbuzie. Nieśmiało, a może śmiało. Spróbujmy półsuchą metodą, półsuchym pędzlem zaznaczyć te przestrzenie. Oj. Nie lubię myć pędzli, uwielbiam jak one kolory się przenikają. Czasami jednak jest to szokująca niespodzianka. Na szczęście farby akrylowe dają nam bardzo dużo możliwości do ratowania naszych obrazów. Nałożyłam kolor. Ci kreski. Rozprowadzę odrobinę wodą. Muśniemy też światłem odrobinę już podeschniętego arbuza
tej małej formie. Jemu nadamy cienia od dołu, ponieważ ten mały czerwony element, ten warzywo zasłania go, jakby w tej części. No więc, ponieważ budujemy sobie taki trójwymiar z ćwiczeniem cienia, przyciemniłam, sąsiad go zasłania. Ta część jest przysłonięta przez naszego arbuza, który potem po przyklejeniu powinien delikatnie wystawać nam na jakby tak pierwszy plan. Położymy, odrobinę właśnie przyciemnienia tu, w tej części. Ważne jest, żeby otoczenie ogonka też utopić w cieniu. Podkreślamy zielenie, takie pogłębienia w arbuzie, znaczy strukturę skóry, ten walory skóry grubej arbuza. Przyciemniłam. Szukam plamką tych walorów, które widzę na obrazie. Znalazłam jeszcze taki element tutaj świecący, znaczy daje rzutującą na tę część światłem. Plama błąd. Rozcieram. Tak naprawdę mogę szukać kolejnych punktów, gdzie jeszcze mogę zaświecić w tej części po wyschnięciu. Wracamy do tego melona, do arbuza. Zaświecimy tą część, którą widzimy na obrazku. Przeniesiemy światełko. Uśnięciem u suchego pędzla. Wystarczy jedno dotknięcie. Nie szukamy mydła, nie trzemy, nie wcieramy. Chyba że mamy koncepcję na fakturowanie, na położenie warstwami koloru. Muskamy, raz, wracamy. Ostatnie punkty to bardzo jasne światło w wnętrzu arbuza. Łamiemy lekko biel czerwienią, żółcieniem. Wprowadzamy światło. Nasza cytryna wymaga troszeczkę podkręcenia kolorem. Znowu puskamy, raz, wracamy. Impresjonistyczne dotknięcia. Szalone. Tekturka nam zjada troszeczkę kolor, światło. Wracamy, znowu nakładamy światło. I tu również możemy. Brakuje. Widzimy ciepłe, żółciutkie w tym miejscu, które już nam zginęło. Znowu nakładamy jednym dotknięciem. W momencie, kiedy nam za bardzo krzyczy, rozwadniamy wodę, rozcieramy. Gasimy. Nasza kompozycja jest jakby gotowa. Teraz, jeśli robimy to w dużym formacie, na pewno dużo pracy z kraciastym obrusem. Możemy te przygotowane tekturki przykleić na własną tkaninę, upiąć, przymarszczyć, poobserwować. Chodzi dziś o poćwiczenie, zabawę właśnie w malowanie plamą. Józef Pankiewicz, arbuzy i winogrona, kawony i winogrona. Myślę, że będzie to doskonałe ćwiczenie dla początkujących.